Jestem w Tychach na Alei Niepodległości. Do skrzyżowania Kołotęczy dojeżdżam od strony drogi krajowej numer 1 i na tymże skrzyżowaniu będę skręcał w prawo, a następnie w lewo. A więc ustawiamy się tutaj oczywiście na pasie do skrętu w prawo, sygnalizator ogólny, czyli skręcając może będę musiał ustąpić pieszym. Dokładnie tak się tutaj dzieje, jak widzimy idzie piesza, więc muszę jej ustąpić, muszę poczekać aż piesza skończy przechodzić przez jezdnię, upewniam się, że nie ma kolejnych oraz rowerzysty i następnie skręcam w prawo. Lewy kierunkowskaz, sprzeciwka pojazdy przepuszczamy, wolna droga, możemy wjeżdżać i wjeżdżamy sobie tutaj do osiedla. Jak widzimy, nie mam tutaj ani strefy zamieszkania, ani strefy ograniczonej prędkości. Natomiast zwracam uwagę, że jesteśmy gdzieś w środku osiedla. Parkujące samochody, pomimo że tutaj jest zakaz, tak więc przez to jest dosyć wąsko. Mamy tutaj troszkę parkingów, mamy fajną infrastrukturę do tego, aby na przykład wykonać zawracanie. Tak więc można tutaj zarówno parkować, można zawracać. Ja sobie tutaj oczywiście wykonam zawracanie i zawrócę sobie z wykorzystaniem infrastruktury po stronie prawej. I zwracam tutaj na jedną rzecz uwagę. Jako że to jest wąsko, oczywiście zawracając muszę teraz ustąpić pojazdom, które tą drogą jadą, więc poczekajmy tutaj, wjeżdżając w taką infrastrukturę, aż te pojazdy przejadą. Bo zwróćcie uwagę, że przez te parkujące pojazdy tutaj na zakazach jest też dosyć wąsko. Po co się tutaj pchać na tą drogę, jeżeli nie będzie tutaj miejsca do kontynuowania jazdy.